Hej, hej, hej! Siema wszystkim, tu Kamruz! Witam was w kolejnym odcinku, sobie zagrajmy we Hearthstone! I gramy w Tavern Brawl, gdzie wrócił do nas Tavern Brawl Ragnaros kontra Nefarien. Z poprzedniego Tavern Brawlu zapamiętaliśmy sobie, że Ragnaros został w pizdu, ponieważ to był deck kontrolny. A Nefarien to był deck dość agresywny. I w większości przypadków wygrywał on Nefarien. Jak to się zmieniło? Nie mam pojęcia. Może coś zmienili, może to lepiej zbalansowali. Zobaczymy. Tak czy siak, my chyba na start mamy 5 many. Jeżeli mnie pamięć nie myli. Zostawimy sobie Dragon Consorta z oczywistych powodów. W sumie nie wiem, czy dobrym pomysłem była wymiana tamtych kart, ale... Dobra. Więc zobaczmy, jak się zmienił ten Tavern Brawl, czy się zmienił. Przypomnijmy sobie stare czasy, jak obrywaliśmy Ragnarosem. Jak tam w ogóle Nefarien nie podchodził. Teraz nam podszedł. Skorzystajmy, póki możemy. No dobra, przeciwnik myśli nad dobrem kart. W sumie mogę zostawić sobie tamte karty, były całkiem spoko, ale mniejsza. Ragnaros ma chyba jedną manę na start. My mamy chyba 5 jako smok. Myślę, dlatego między innymi Nefarien jest przejebany. Czyli Ragnaros ma dużo więcej kart, jeśli chodzi o takie karty, które są super silne za niski koszt, ale... Ale... Typu na przykład, nie wiem, karty zatrzymane chyba 8 na 3, czy tam 6 na 3, nie pamiętam, która zadaje 6 obrażeń przy wyciągnięciu, więc właściwie zdejmuje nam większość kart. Co my tutaj w ogóle mamy? Jeżeli mam Dragona w łapie, niszczymy legendarnego miniona, to będzie bardzo ciekawe. Blackwing techniczna to wiadomo, Consort to jest wiadomo i Summon Duel. Rozumiem, że koleś chciał bardzo pograć Nefarienem i wyszedł. Wiecie co? Ja też chciałem nim pograć. Zdajcie sobie z tego sprawę. Teraz zostaniemy Ragnarosa. Ja to czuję. I będę klnął. O mój Boże. Nefarien, Ragnaros? Kto? Ragnaros! Super! Nefarien! Ten taunt jest spoko. Lava Burst nie jest spoko. Living Bomb myślę, że jest spoko. I Corehound Puppies. Zabawne. One chyba mają taki efekt, że jeżeli któryś z tych piesków umrze... O, to jest zajebista karta. Oni mają coś takiego, że jeżeli któryś z piesków umrze, to zostaje wskrzeszony, o ile jakiś inny piesek żyje. Oczywiście broń zużywamy natychmiastowo, ponieważ potrzebujemy zamienić sobie specjal. Dobra, to jest dobra sytuacja, ponieważ możemy użyć lawa i nie ma problemów z tym związanych. Ponieważ on przeżyje bezpośrednią wymianę. Chyba, że on jakoś podpakuje naszego smoczka. O, użył specjalu. To mnie powinno chyba cieszyć. Czy zależy, co wyleci mu. O, Bargul. Ej, o mój Boże, się boję, co on mógł... Nie. O mój Boże, on skopiował karty Ragnarosa? Czy definitywnie musimy rozjebać jego. I myślę, że definitywnie musimy rozjebać ciebie. Ponieważ spell damage byłby zbyt bolesny. On i tak się musi wymienić w ten sposób. Gdyby przeżył tamten, on mógłby wykorzystać wpierw spell damage. I to by nie było dobre. Dlatego zrobimy to tak. Fire Elemental. Okej. Jakbym więcej miał many... O Boże, on dostał coin z Bargla? Nie mówcie mi, że on dostał same coiny, ponieważ Bargl nie miał przypisanej klasy. Lucifron? No okej, z maną mi to pasuje. Jeżeli mi pamięć nie myli, ta broń chyba miała 8 staków.
Jeżeli nie pamięć nie myli, ta broń chyba miała 8 staków, dlatego była za słaba. Może mnie pamięć mylić, nie pamiętam. O, Onyxia! Ach, jak przyjemnie. Więc, albo wybuchnie mu wszystko, albo on się wymieni Onyxią z 5 na 1. I teraz, czemu chciałbym, żeby Onyxia została zabita z jego strony? Bo możecie pomyśleć, haha, to misplay, ale z drugiej strony Onyxia ma 8 ataków, więc jeżeli on się wymieni i uchroni wszystkie swoje miniony, to przynajmniej ja nie obędę za 8. No dobra, on użyje spelu i nic nie wystawi. Chyba, że wystawi coś, co sprawi, że, nie wiem, będę mógł dobić. O mój Boże! Are you fucking kidding me? Are you fucking kidding me? O mój Boże, jeszcze on, to jest tak przejebany typek. A więc tak, z dwie many mamy nasze Da Insect, tylko że... Auć! Razorgor jest tak przejebany. Znaczy w tym jest problem. Jesteśmy maksymalnie pod ścianą. Jesteśmy maksymalnie pod ścianą. Przez Nefariena. Okej, teraz zaczynamy mieć nasz specjal, to jest zajebiste, ale... Deadly Shot! Fascynujące. Najpierw Silence, który wyratował mu stół. Teraz Deadly Shot, który zabił mi stwora 8 na 8. Dobrze, dobrze, kontynuujcie, tak, dobrze, żeby wstawić tego stwora. Na pewno to było mądre. Dobra, a więc tak. A, nie mogę użyć tego, ponieważ fuck me. Uff! Tyle powiem. Uff! Dobry cel, Ragnaros, dobry cel. Okej. Okay. Na końcu twojej tury przyzwij wszystkie korhoundy, które umarły w tej turze. Spoko. Czyli nie zabije nam jednego. Dobór kar za darmo. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. On dalej ma darmowe karty, które sobie przyzwie. Bardzo dobrze. To nie jest tak, że właśnie sobie dobrał 3 karty za 2 many. Interesujące. Zaprawdę powiadam wam. Czy ja chcę wyrzucić w ten mimpa? Nie, bacz to. Co się złego może stać? Flame Strike. Mamy tylko 11 życia, co się złego może stać? I wield the power of black. I wield the power of black. Mogę na przykład umrzeć. Zrobimy coś takiego. Piesek nam się wskrzesi. Więc jest kry. Tylko, że giniemy na 5 życia. Jest naprawdę dużo kart, które mogą nam te 5 życia zabrać. Z drugiej strony mamy tempo. Mamy specjal, mamy tempo, to jest bardzo silne. Może przeżyjemy. Czy wiecie co? Ja zawsze lubiłem grać dekami, które są przyparte do ściany, do muru. I będąc przypartym, zyskują przewagę i wygrywają. Ja bardzo lubię grać takimi dekami. Naprawdę bardzo lubię grać. To jest właściwie chyba mój ulubiony typ deków. W jakiejkolwiek karciance bym nie był. Tak serio. I ja osobiście lubię grać Ragnarosem. Nie, żeby nie. Tylko wiecie, co jeszcze lubię oprócz tego typu deków? Losowość. A ten jebany specjal jest tak losowy. Zobaczcie, jakie karty mu idealnie podchodziły. Właśnie dlatego lubię grać Nefarienem również, ponieważ ma specjal. Lubię spłonąć tym specjalem, zobaczyć, co mi podchodzi, wykorzystywać tego odpowiednio do sytuacji. Pomijam również, że Defiant ma takie podejście, że się nie da tego właściwie skontrować. I gość, gracz ma przejebane. A Ragnaros właściwie nie ma czegoś takiego. W tym problem, że Ragnaros właściwie czegoś takiego nie ma.
Dlatego tutaj jest brak balansu akurat z tej strony. I nie mówię totalnie o specjalu. O, za późno się obudził. Czy może zdążył wykonać ruch? Mam nadzieję, że zdążył. A, okej. Okay. Jedno życie, takie tam. Uno. Do stres. A więc tak, przecież przynajmniej dwie tury, 8, 14, 22. Okej, okay, musimy przeżyć jedną turę, musimy przeżyć tą turę, mamy taunta. Więc jakikolwiek spell mnie zabija, ale nie coś, co mu doda ataku do łapy. Nic takiego. W ogóle wygrać grę na jednym życiu, o mój Boże, to by było piękne. Myślę, że ponagrywam więcej niż jeden odcinek tego Brawlu, bo osobiście go lubię. Okej, okay, Siphon Soul. Wyleczył się o jeden. O mój Boże! Nie wyszło. Niestety. Głównie ta legenda jest najbardziej przejebana. W sensie ta, która dodaje na początku tury 3 ataku wszystkim, nawet sobie. To, że nawet sobie dodaje jest silne. Wezmę sobie winogronka, bo mogę. Niam, niam, niam. O! Tym razem gramy Neferianem. To jest fajne. To też jest dobre. To jest tanie, więc zachowam. W sumie może być ta łapa. Nie wiem dokładnie jaki styl gry objąć w tym przypadku, ale... Ale to jest spoko. Teraz się zastanawiam, czy to jest lepsze dla Ragnarsa, że on zaczyna pierwsze, czy gorsze. Chyba lepsze, bo tik broni schodzi. No. Ale z drugiej strony ma mniejszy katę mniej. Zrobiłem coś takiego. Gdybym wyrzucił jego, mógłby się wymienić. Specjal. Nice. I see what you did here. Dobra. Jak użyję Dragon Consortu, to mi to gówno da. Mogę użyć specjalu. Nie mam taki zamiar. Czy chcę? Mieć wyjebane? Mogę użyć tego potem. Wymienimy się tak, żeby nie mógł dobić z broni. Będzie musiał wybić, dobić tak. Mógłbym tego użyć i sprawić, żeby on przeżył, ale nie uważam, że to było, żeby to było aż tak dobre. Zajmij tu, że mamy 7 many z monetką. Używając jego, będę mógł rzucić smoka, który ma 3 many. On ma 4, więc nie da rady. Czyli wystawimy pewnie Drakonida. Ponieważ. No, okej. Okay. To już jest problem. Leciutki. Będziemy mógł zabić 2 minionów, to mnie boli. Kolejna karta. Shadow Step. No to nie jest aż tak dobre. Jeżeli zrobię tak, nie będzie mi mógł dobić Drake'a. Stop distracting me! Stop distracting me! Dość wolny start mamy całkiem. Muszę przyznać, ale... Nie jest chyba źle, tak czy siak. Boże, on używa tych specjali. Aż dziwne. Wuringash.
No dobra. Jeżeli zrobię tak... Pierw zróbmy tak. Jeżeli użyję Shadow Stepu, będę mógł go wyleczyć tak po prostu, ale... Jeżeli zrobię tak, zostanie mi 3 many. I będę mógł użyć kolejnego smoka za 5 many. I może dobić do kolejny drakonit. Z drugiej strony drakonity mi umrą od niego. Kuźwa, maś. A jebać to. Używam, bo mogę. Holy Wrath. Teraz pytanie na kim? Chyba na nim. Nie, na nim. Na nim. Po pierwsze pewność, po drugie... Zrobimy... coś takiego. W ten sposób wyleczyłem go. Myślę, że to było spoko. Wyleczyłem go, jest poza zasięgiem broni Ragnarosa. Tak, ten Ragnaros musi mieć mniej staków. On miał więcej staków, on miał bodajże 8 staków. On prawie tą broń już zużył. I dzięki temu w sumie jest grywalny nawet. Chyba w ten sposób go zbalansowali. Nie jestem pewien. Aż sprawdzę. Wiecie co? Mam drugi ekran otwarty. Sprawdzimy. Tavern Brawl Nefarian vs Ragnaros. Zobaczmy. Powinny być informacje. Okej. Okay. Ale to zaraz. O, co to jest? To mu daje brawl do łapy. Okej. Okay. I on zawsze wygrywa brawl. Dlatego nie chcemy mu go dać, tylko z drugiej strony nie wiem co zrobić. Jej. Preparation. No to mi gada gówno. Gówno. Dobra, obniżymy sobie koszt chyba smoczków. Przyszłościowo. I mógłbym się wymienić de facto. Nie. Walę w twarz. Zagramy agresywnie. Jeżeli on użyje brawlu... No to kij z tym. Potem rzucamy Onyxię. I wtedy się nie za bardzo obawiam specjalu. Będziemy mieli stały stół w welpach. Rzeczywiście, może nam... Może... nam zabić Onyxii. Jest szansa, ale... Okej, więc... Nie zużył broni? Okej, no w sumie teraz nie musi zużywać. Jakby nie patrzeć. Jeżeli rzucimy Onyxię, będziemy mieli... Ile mamy? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Przyzwiemy teraz spell. Bolster. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chwila. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Czyli nie stracimy nic. Nie mam chyba tamtu w tym deku, nie? Nam spele nie podchodzą. Niestety. Czy mogę sprawdzić Ragnarosem? Właśnie szukam informacji odnośnie broni Ragnarosa. Czy ona na pewno miała 6 staków? Ale nie widzę za bardzo. Heart pełen? Flame Heart. Flame Heart jest silny. Dzięki doborowi. O, Living Bomb. Czy raczej nie ma z tym problemów? Tak czy siak. Nie widzę nigdzie informacji odnośnie broni i z pierwszego podejścia. Więc niestety nie jestem za bardzo w stanie pomóc. O Boże, jak zjebałem! 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Strasznie zjebałem. Chciałem to zrobić inaczej. O mój Boże. 4, 5, 6,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fuck! Jestem zły, jestem bardzo zły. Chciałem zabić sobie przed tym jednego whelpa. I nie zrobiłem tego. To mój błąd, bo ponieważ chciałem sobie zabić Onyxię Red Blackhandem. Chociaż z drugiej strony będę mógł zajebać legendę jakąś Ragnarosa, więc to nie jest zła opcja. Dobra, nieważne. Niech będzie. Nie będę już szukać tego. Teraz pytanie, co on zrobi? On ma 8 many, to już jest naprawdę niebezpieczna sytuacja dla mnie. I plus mnóstwo kart w łapie. Plus specjal właściwie. Oczywiście mogę użyć tej karty i nawet nie będzie mi żal tego, że stracę jakieś kamieniole. Mamy jak zabić legendę przeciwnikowi. Czy naprawdę go wywaliło? Czy nie mogę rozegrać normalnej gry na tym brawlu? O mój Boże. Wow. 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 Dobra, dobijmy go i miejmy to spokój. Miejmy z tym spokój, okej? Okay? Fuck! Serio, pierwszą grę koleś wyszedł. Drugą przegrałem, okej, okay, spoko. Trzecia to. O mój Boże. Nie ma razy. No niestety. Co z tym zrobimy? Gdybym montował filmy, to by może to wyciął, ale mi się nie chce. Czy może dlatego, że się spóźniam z odcinkiem kolejny dzień, więc... Gin. Dobra, zagramy jeszcze jedną grę, okej? Okay? Bo ta była chujowa. Moja szkolesia, nie wiem, wyjebało. Najgorsze jest to, że... Ja nie mam z tego nawet żadnych profitów, że ja wygrywam te brawle. Gdyby jakoś Blizzard nagradzał za ilość wygranych brawli, to spoko. Że od razu by się pojawiły pewnie boty jakieś, ale wciąż to by było spoko. Ponieważ chciałbym grać w tego brawla, a nie na przykład na arenach, rankingach, ponieważ tak, ponieważ mam z tego profity i mi się to płaca. I byłbym szczęśliwy, że wygrałem tak z dupy, ale... Dobra, Nefariana mam znowu. Bawimy się specjalem. O ja, mogę być pierwszy faktycznie. Elektron mi się raczej nie przyda, to bardziej przeszkadza niż pomaga. Zostawię sobie raz Gora, ponieważ jest, nie wiem, zajebisty. Bo jest. Pierwsza tura, druga tura i specjal. Opa. Albo Blacking Corruptor. To też jest okej. Okay. No cześć, przyjemny starcik, czyż nie? Ale ma monetkę, pamiętajcie, ma monetkę. Okej, okay, a więc... Znaczy... To nie jest dobry start. O, wyrwaj za 7. Cóż, gdyby nie to, że mam Blackwing Corruptora, to by nawet nie było to takie złe. Gdyby nie to, że go mam. Życie spływa. Między innymi dlatego NFR jest przejebany. To na early game. Ale dobra, dobra. Okej, okay, rozumiem. I see what you did here. Dlatego nie wystawię jego. Użyjemy spellu. Zostaniemy akurat ten spell, którego potrzebujemy. I wystawię ciebie. Cześć, jestem Nefarienem! Jak ci się podoba moje porno podejście? Fascynujące, czyż nie? Tankuj, tankuj, przyjacielu. Okej, okay, jest całkiem dobre.
że pójdę w twarz. Nawet się nie będę zastanawiał nad tym. Teraz albo on się skupi na nim, albo na nich. Czyż nie? Z drugiej strony mógłbym wyrzucić... Nie, to mi się nie opłaca. A niech będzie. On będzie mi się skupić na tej legendzie, ona ma pieprzone 12 życie. A z innej strony ginie od tamtych dwóch smoczków. Co zrobi? Ma tylko 4 many. Boże, ja mam 7 many, on ma 4 many. Balans! Moi drodzy, balans, ale dobra. Zagramy jeszcze jedną grę. W takim razie. Jeszcze jedną. Jeszcze jeden, jeszcze raz. Opa! Może tym razem, w sumie teraz mógłbym Ragnarosem zagrać. Ale z taką łapą, która faktycznie może coś działać. Nie mówię, że ma być AP, ale żeby coś potrafiłaś działać. Chodź, Ragi. No, tego overloadu definitywnie nie chcemy. Definitywnie. I to jest to, o czym mówię. Living Lab jest spoko. Zrobimy wszystko z użyciem broni. Son of the Flame jest zajebisty. Jestem pierwszy, okej. W ogóle Son of the Flame jest super zajebisty. Battle Cry zadaje 6 obrażeń zatrzymane, OP. A Gar jest śmieszny też. Gar. Odwieczny pojedynek. Nefarian kontra Ragnarosa. Czy coś takiego w ogóle było? W WoWie chyba raczej tak. W sumie w Hearthstone odzwierciedlają rajdy z WoWa. A pograłbym sobie w taki rajd, stary. Dobra, to mi się nie przyda. Ta broń jest w sumie bardziej zajebista niż się tego spodziewałem. Ona mocno balansuje tą grę. Bo wychodzimy w wymianach na zero, zauważcie. Magmatron? Cóż, pewnie zaboli. Co, wymieniasz się czy ignorujesz? Słusznie, słusznie. Bum! Niestety mnie to zaboli, ale... Lucifron jest spoko, jest bardzo spoko, kiedy przeciwnik wygrywa. Ale myślę, że rzucę Korena. To jest dobra ochrona. A biorąc pod uwagę, że mam tempo... O, dostałem SMS-a? Potem odbiorę, teraz nagrywam. Wy jesteście w końcu najważniejsi. Okej, mógłbym wyrzucić to, mógłbym wyrzucić to i to w sumie nie jest takie złe. Ja, to jest lepsza kontrola. Więc niech będzie. Oczywiście się wymienimy. Od razu możemy mieć tańsze smoki. Dlatego właśnie chcę mieć więcej obrażeń na stole możliwych. Wystawimy jeszcze Gara. Korena mogę zostawić na potem, on jest bardzo silny w 9 turze, nie oszukujmy się. Więc na ten moment nie ma sensu trochę. O, zaczyna się. Zobaczycie, jak ta karta go wyratuje. Zobaczycie. Cokolwiek to jest, mam przejebane. To nawet Mind Control może dać za 0 many, więc... Mam obrywać? Mogę obrywać. Miecz wyjebana będzie mi dane? Tak. Zrobimy coś takiego. Zrobimy coś takiego. Ile on w ogóle kosztuje? 3 many. Nie, 2 many. Windfury 4 na 5, 2 many. Normalnie by się zdawało, że OP, ale w tym pojedynku niezbyt. Okej. Boję się tego. A. Tak, będę mieć taunta. I mam jak ci tego do... Co to za SMS? Nie... Dobra,
Za parę minut kończę ten let's play. O mój Boże. Czy normalnie bym się jeszcze przejął, ale tak trochę mi ciężko się przejąć w tej sytuacji. Tak serio. Normalnie bym się przejął tym rozwojem wypadków, ale mam to w dupie. Daj mi specjal. Ten specjal się równoważy z tymi impami, więc tak naprawdę wyjebane. Opa. O, nieważne. Dostał w ryj. Niech tak będzie. Mamy Lucifroma i Son of the Flame. O, Lucifron chyba ranie używa Corruption. Tak. Lucifron również razi naszych minionów. Dobra, mniejsza. Trochę zjebawsze, ale. Ale nie mam jakichś dużych minionów, nie oszukujmy się. For Blackwing! For Blackwing. To jest bardzo dobra karta w tej sytuacji. Okej. Okay. Wystawimy Korena, będziemy mieli od razu przygotowany Brawl. Okej. Okay. Jest Brawl! Fuck yes! Teraz tylko nie dać sobie zajebać Korena. Szczególnie jego nie dać zajebać, bo on wygrywa. Po prostu. Oczywiście ten spell, który dostaje, może wygrać mu grę z miejsca. Może to być wszystko. Ale okej. Taki jest urok tego Brawla, co nie uważacie? No już, dawaj, give me, open the gate. Mógłbym mieć de facto wyjebane. I mam zamiar mieć wyjebane. Nie będę używać jeszcze Brawlu. Za słabe miniony. Zbyt mało profitów. W ogóle mamy Golemaga. Taki tam 20 na 20. No cóż, kosztuje 50 many, jakby nie patrzeć. Taki Molten Giant, tylko pod Ragnarosa. Masz 10 życia, już też darmo. Zabij mi go, a drugiego nie ruszaj. Ouch. Czy on pewnie papetki zabije? Z drugiej strony przeżyje mi 6 na 2, więc... Wiecie. Z jednej strony kusi, z drugiej strony wie, że mi się papetka wskrzesi. I teraz dylemat. Cone of Cold. Ale musisz mi zabić papetkę. O Boże. Zdajesz sobie sprawę, jak działają papetki. Wciąż mam zamiar wyrzucić. Idealny target! Mua! Wrócił piesio! Jej! Oj tak. Dobra, tak długo jak on mi żyje, będzie okej. Okay. A jeżeli nie przeżyję, to mam Lucifrona. Living Womp jest w ogóle zajebiste, strasznie. Cliff, to może boleć. Okej. Okay. Nie boli. O, za dwa? To bolało. Może nie. Wyrzuciłbym ciebie. I will do it! Oj, teraz mi nie przeżyją papetki. Ale okej, okay. Dla obrażeń on ma 7 ataku i jeszcze za 2 obrażenia. Nefarian ma tylko 18 życia. Teraz on jest pod stołem, moi drodzy. Więc niech tak będzie. Nie tamtego? Okej. Okay. Wow.
Niech będzie tak! Ginie na specjal obecnie. I mamy cały czas Brawl. Możemy użyć Brawlu, jeżeli wygra jego minion, wtedy 50-50. Jeżeli nie wygra jego minion, to wygrałem. Dla mnie dobry deal. Tylko potrzebuję miniona, który kosztuje 3 many. Mul? A, okej. Inspire działa po specjalu. YOLO! POW! O, przeżył. Ale tak, z czego on dostał armor? Bite, on użył bite, shit. Dobra, cicho. Jest dobrze. Jest cały czas dobrze. Sabotaż, fuck you! You serious? Wow. Jest tam w stanie zadać 13 obrażeń. Zostawię to tak, jak jest. Uwaga, czy przeżyję to? Czy ja to przeżyję? Uwaga! Ta eksplodująca bomba również jemu zadaje 5 obrażeń. Nie! Nie! Fuck. Ale dobra, żyje. Można podejrzeć coś, co sprawi, że wygramy. No nie! Soulfire. Dobra, dziękuję wam za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało. O Boże, ten Brawl jest zabawny. No to tyle, moi drodzy, no to tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku. Jeszcze go nagram, bo jest zabawny. Podoba mi się. Pa, pa.